komentarz mam bardzo krótki, dopiero od 5 lat zajmuję się Szopką Krakowską, chociaż nie ukrywam, że wcześniej miałem już dawno takie zamiary, żeby się Szopką zająć. Ale dopiero do tego choroba zmusiła, żeby mnie popędziło to. No i zacząłem robić wtedy pierwszą Szopkę, obiecałem wnukom i po wyjściu ze szpitala zrobiłem pierwszą Szopkę. Teraz ta, którą teraz robię, jest piątą Szopką moją. Ojciec mój był takim kolędnikiem, który zrobił nam taką Szopkę małą. Było nas dwóch braci jeszcze i żeśmy tam wielką zabawę wtedy mieli. Owszem, ta Szopka była taka prowizoryczna, ale bardzo nas cieszyło wtedy, żeśmy zawsze ją chcieli podświecić czymś, żeśmy wkładali tam świeczkę. I zawsze był efekt taki, że się Szopka paliła. Ale ojciec był na szczęście strażakiem, także że wszystko, finał był zawsze, no, dobrze się kończył. Te szopki, które ostatnio tutaj robię, to są duże szopki. Zresztą mnie interesują w ogóle duże szopki, bo jest co w nich zobaczyć po prostu. Ale to schodzi cały rok. Tak jak dla jednej osoby, tak jak dla mnie, no to cały rok jest co robić. Owszem, tam mam przerwę taką miesięczną, powiedzmy, w lecie na prace ogrodowe takie, ale tak, to cały rok. No jest to żmudna robota. Najtrudniejszy to jest etap taki, żeby się zdecydować, czy robię w tym roku, czy nie robię. Bo jak już podejmę się tego, że robię, no to już człowieka to wciąga i mobilizuje i się robi. Po prostu każda chwila wolna, nawet i w niedzielę, człowiek myśli o tym, no i musi to robić, no to samo się nie zrobi. No jest to, no jest to ciężka robota. Pierwsze szopki zacząłem robić od szkicu, ale mi to nie wychodziło kompletnie. Po prostu później w trakcie pracy to mi się to wszystko nie pasowało. Także teraz, owszem, zawsze mam coś tam na uwadze, co bym chciał zrobić, czego jeszcze nie robiłem na przykład, a chciałbym zrobić. I to mam w głowie, po prostu to mam w głowie i według tego staram się robić. A później w trakcie łączenia tego, jak robię już tam cały szkielet, konstrukcję, w trakcie dochodzą jeszcze inne elementy, które by pasowały właśnie przy danym elemencie, dołożyć coś innego jeszcze ciekawego, co pasuje jedno z drugim wtedy. Także jak tutaj widać na przykład na tej szopce, no to są, nie robiłem do tej pory na przykład bram floriańskich, zrobiłem je dwa z tymi kapliczkami, ale w środek wkomponowałem, tam jeszcze jest element barbakanu, który no, jak najbardziej pasuje akurat, bo to są mury obronne i tak dalej. Także to wychodzi samo po prostu, w trakcie pracy wychodzi samo, co by jeszcze można było ułożyć tam. Przeważnie ta konstrukcja cała to jest drewniana, a wszystko resztę to okleiny są dzisiaj przeróżne i różne. Różne brokaty można kupić, są dostępne, tylko w odpowiednim czasie, bo jak się w lecie, to na przykład tego się nie kupi, ale trzeba sobie zrobić zapas rok wcześniej. Na przykład jak robię w tym roku szopkę, to muszę w grudniu pokupić rzeczy, bym miał już na przyszły rok. I wtedy są dostępne te rzeczy, są ciekawe rzeczy. Także już te takie stwierdzenie, że tam się robi tylko z papierków, od cukierków, to raczej do lamusa, bo to już nie to. Przy drugiej szopce, jak była prezentacja pod pomnikiem Mickiewicza, stanął starszy pan, taki po 80. I stał przed tą moją szopką aż 15 minut. Mi już było trochę głupio, bo ja teraz stałem z boku. Myślę, coś tu jest, tak, albo ja coś zawaliłem, coś tam nie pasuje w tej szopce, albo nie wiem, gość chce ją kupić, albo nie wiem. Stał bardzo długo. No ale po tych 15 minutach wreszcie podszedł do mnie, bo już widział, że ja jestem autorem tej szopki. Pyta się, czy jestem autorem. Nie, tak, jestem autorem. Złożył mi gratulacje. Mówi, wie pan co, ja pochodzę z Krowoczy. Na Mazowieckiej mieszkałem i mówi, mieszkam. I to jest taka szopka, jaką bym chciał oglądać. Taka szopka, jak ja pamiętam, wie pan? Dlatego stoję przed nią tyle czasu. Tam właśnie też była grupa kolnicza Herody. Te wszystkie szopki są takie wyimaginowane.
a pańska jest taka naturalna szopka, jaką bym ja chciał być. No i złożył mi gratulacje, to podziękowałem oczywiście. Także ja mam też jakiś swój styl. Stąd mi się wydaje, ale tak trudno określić, jaki to jeszcze. Może się jeszcze nie ukształtował.